Witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Witam Państwa. Spodziewała się Pani tego? To znaczy? Murem za Hanką. <słuch> Może inaczej. Nie spodziewałam się w ogóle tak frontalnego ataku, w związku z czym ślad za tym pojawiła się coś, co stało się... A ja o, o tym ataku nie, nie, nie pytam o atak, pytam o to, co, co to, zrobili warto, Łodzianie. To, być, być tutaj. Absolutnie nie spodziewałam się tak olbrzymiego poparcia. Jest to dla mnie olbrzymie. No, myślę, że też mm, przede wszystkim zobowiązanie, bo y, jeżeli widzę tak olbrzymią siłę poparcia, te dziesiątki czy setki, Bardziej nawet już tysiące rąk uściśniętych, nie tylko wczoraj, bo te sygnały poparcia mam codziennie. Wpływają listy, wpływają maile, wpływają messengery na, na Facebooka, bezpośrednio do mnie. W związku z czym tego jest naprawdę tysiące. Nie spodziewałam się takiej skali. Czy pani coś z tym poparciem chce zrobić? Proszę państwa... Jakoś wykorzystać. Nie, budow nie ja byłam sprawcą tego, co się zadziało, w związku z czym na pewno. Y tak jak powiedziałam, jest to dla mnie olbrzymie zobowiązanie, bo w tej chwili muszę jeszcze bardziej, usilnie, jeszcze z większą energią pracować na rzecz łodzi i jej mieszkańców. Ja myślałem o tym jakieś stowarzyszenie samorządowe, jakiś ruch y, samorządowy poparcia Hanny Zdanowskiej. Ja tego, nie, tym nie steruję, moi ludzie tym nie sterują. Jest to rzecz, która dzieje się oddolnie, w związku z czym trudno mówić, żeby na bazie tego zmuszać kogoś do tworzenia czegokolwiek. Ale jak pani Poczekajmy, stała na tym podejście w sobotę i widziała y, tych ludzi y, y, wiwatujących i i będących za panią nie pomyślała sobie pani, to jest siła taka, którą spróbuję wykorzystać? Poczekajmy, jak zadecydują łodzianie. Ja zdałam się i oddałam swój, swój los w rękę w ręce łodzian, i oni zadecydują, co z tym zrobią. Będzie pani ubiegała się ponownie o fotel prezydenta miasta, tak pani powiedziała w jednym z tak, wywiadów jak najbardziej. Prasowych. Tak? tak Dlaczego? Dlatego, że uważam, że do tego właśnie mobilizują mnie łodzianie. To pokazała między innymi i ta, i poprzednia manifestacja czy marsz osób. I tak jak powiedziałam, to pokazują te sygnały wsparcia. O to mnie proszą łodzianie: niech pani nie rezygnuje, niech pani dalej zarządza naszym miastem. My chcemy dalszych zmian w mieście. Widzimy, że łódź wreszcie płynie we właściwym kierunku. Obiecałam to łodzianom, obiecuję indywidualnie, że będę walczyła dalej o łódź. Nie przypuszczałam, przyznam szczerze, że moje pierwsze hasło wyborcze, jak Państwo pamiętacie, walczę o łódź, przełoży się na faktycznie permanentną walkę, walkę o przetrwanie miasta. Miasto to nie mury, miasto to ludzie. Miasto o tyle y e przetrwa, jeżeli y ci, którzy mieszkają, zamieszkują, korzystają z tej przestrzeni, zwanej miastem, będą chcieli. W niej dalej mieszkać, żyć, y, tworzyć swoją przyszłość, wiązać się z nią na stałe. W związku z czym, y, dla mnie, to wyznacznik tego, czego oczekują mieszkańcy. Mieszkańcy chcą, żebym tu była. Dopóty sił i, i że tak powiem, możliwości mi wystarczy, y, będę. A, a, ty... a uważam, że jeszcze pomysłów mam bardzo dużo na łódź. Potrzebna będzie Platforma Obywatelska do tego startu kolejnego? Proszę Państwa, ja po raz kolejny mówię, nie antycypuję przyszłości, wszystko będzie się działo. Na razie jest jak jest, nie zamierzam niczego zmieniać. Ja rozumiem, że tych sił wystarczy, mimo tych łez na tej konferencji prasowej, pamiętnej. Łzy nie wynikały z tego, że jestem bezsilna. Łzy wynikały z tego, że przypomniałam sobie tamten czas, a on był bardzo, bardzo trudny dla mojej rodziny. Bo ktoś po tej konferencji powiedział złamali Zdanowską. Ona była silnym politykiem, na no, takiego polityka nie. wyglądała złamali Zdanowską, popłakała się, złamali. Nie, nie złamali. Ja yy, nikomu nie życzę, żeby przeżywał taką traumę, jaką przeżywałam 8 lat temu. Nikomu. Jestem wściekła, że prezydent Łodzi nie brała udziału w prezentacji łódzkiej kandydatury do Expo w Paryżu. Tak powiedziała pani koleżanka partyjna, posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. Zgodzi się pani z tą opinią? Powiem tak, dla Łodzi jestem gotowa poświęcić wiele. Dla mnie najważniejsze było to, żeby Łódź była, żeby Polska ubiegała się o kandydaturę y, Polski do organizacji wystawy EXPO 2022. I to jest dla mnie najważniejsze. Jestem w stanie zrobić krok do tyłu, bo uważam, że Łódź jest najważniejsza, a to jest olbrzymi impuls rozwojowy dla miasta. Pozyskanie tej wystawy to jest taki turbo. Doładowanie dla, dla łodzi i będę robiła wszystko, żeby tak się stało. Na razie wszystko wskazuje, że mamy szansę praktycznie no bez ma, nie chcę powiedzieć stuprocentowe, ale, ale wielkie szanse. Z dnia na dzień ta szansa nam rośnie. Nawet poświęcić to, że to rząd PiSu będzie się chwalił tym EXPO? To jest EXPO, które jest realizowane dla Polski, więc naturalną Partnerem czy naturalnym organizatorem Expo musi być rząd, bo tak stanowi kodeks czy, czy regulamin tejże nagrody, tejże wystawy, przepraszam. W związku z czym tu nie mam wpływu na to i wprost przeciwnie, od początku udało mi się przekonać jeden rząd, drugi rząd, trzeci rząd, bo to już jest trzeci rząd, jakby nie patrzeć. I myślę, że nikomu nie przyjdzie już na myśl, żeby nie, że tak powiem, nie, nie pójść tego. Ostatniego kroku, który przed nami, czyli złożenie dokumentacji, które powinno nastąpić. Czyli grudnia, rozumiem, że dla Pani nie jest ważne, stycznia. że to PIS będzie się chwaliło to, tą wystawą, jeżeli ją dostaniemy? Nie, nie jest ważne, ważna jest łódź. Ja raz jeszcze to powtarzam. To jest dla nas gigantyczny element prorozwojowy. Ta wystawa daje nam olbrzymi impuls i rozwojowy i gospodarczo i społecznie i wizerunkowo przede wszystkim co też nie jest bez znaczenia. To jeszcze jeden cytat y... Hanna Zdanowska wszystko psuje co teraz robi te wszystkie projekty które realizuje to Nawet my, wiem, my, wymyśl my wymyśliliśmy a ona tylko psuje i za duże miasto. Powiedzieliśmy tak, Tomaszewski. Jaki jest koń każdy widzi cytując yy, klasyka. W związku z czym szanowni państwo wszyscy widzimy jak wyglądała Łódź yy. Przeszło 6 lat temu, widzimy jak wygląda teraz i to jest cała kwintesencja i odpowiedź na to, co mówi. Ten pan. Realizuję swoje pomysły, realizuję yy, dla dobra łodzi. Yy, gdzieś się potknęłam? Gdzieś zrobiłam błąd? Zawsze robimy błędy, tylko ten, co nic nie robi, robi błędy. Na pewno można było coś lepiej, coś szybciej, coś sprawniej, to jest naturalne. Yy, najważniejsze jest, żeby podejmować decyzje i je realizować. Nieraz one nie zawsze są uzależnione tylko od nas, bo opóźnienia w inwestycjach, takie jak to ma w tym roku, yy, co, co się dzieje w tym roku, nie wynikają z Całości moich współpracowników, urzędników wynikają tylko i wyłącznie z tego, że musieliśmy czekać na zmianę prawa, bo takie zalecenia otrzymaliśmy. W związku z czym nie mogliśmy rozpisywać przetargów wtedy, kiedy były już one gotowe, praktycznie leżały na stole, czyli z chwilą uchwalenia ubiegłorocznego budżetu, praktycznie w marcu, kwietniu byliśmy gotowi do rozpisywania. Niestety musieliśmy czekać praktycznie na lipiec i te przetargi ruszyły bardzo późno. W związku z czym nieraz ponosi się konsekwencje za rzeczy od nas zupełnie niezależne, ale uważam, że tą rzeczą, którą mi się udało na pewno bezsprzecznie zrobić bardzo dobrze, to zbudowanie na nowo społeczności łodzi jako społeczności, bo łodzianie znowu są dumni z łodzi, znowu chcą żyć w naszym mieście. Powiem, że właśnie w sobotę, kiedy spacerowałam razem z łodzianami, ale nie tylko, bo spotykając się w galerii na konsultacjach budżetowych, czy gdziekolwiek indziej przechadzając się po mieście, słyszałam jedno. Wie pani, ja już miałam się wyprowadzić z łodzi, ale poczekałem, zostałem. Nigdy już mnie siłą nikt stąd nie wyprowadzi. I, tu muszę I to skończyć, jest kwintesencja. Dziękuję bardzo za wizytę w studium. Dziękuję Prezydent bardzo, życzę miłego dnia. Wiem, że jest mroźnie, ale pierwszy dzień taki zimny, ale życzę, żeby był bardzo ciepły w naszych sercach. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.